Patch 6.2 niedługo trafi już na oficjalne serwery, jest w praktycznie takiej ostatecznej fazie testowania, natomiast do nas wróci stary przyjaciel, czyli Noc. Hej, witajcie ludzie, ja jestem Nexos, witam w kolejnej takiej mini pogadance, w której porozmawiamy sobie oczywiście na różnego rodzaju tematy i dzisiejszym tematem będzie Noc. Hej, ale Nexos, przecież już na ten temat robiłeś jakiś materiał. No i tak, odsyłam was oczywiście do tego materiału starszego, żebyście sobie zapoznali się z tamtym materiałem, natomiast dzisiaj spotykamy się w troszeczkę innych warunkach, w innych okolicznościach, jako że tym razem nie... W tamtym materiale troszeczkę gadałem o przywróceniu tej nocy, natomiast tutaj skupimy się na tym, że ta noc rzeczywiście powraca. Ta noc powraca. Nie, był chyba jeszcze jeden materiał, gdzie opowiadałem o tym, że ta noc wróciła, natomiast ona się pojawiła tylko w paru miejscach. Tylko tam chyba w Elven Forest i w Red Ridge Mountains, dokładnie. No i teraz tak, jeżeli chodzi o noce, no to teraz na ekranie macie to, co pojawiło się właśnie w 6.2. W 6.2 noc teoretycznie powraca, albo jakieś jej zalążki zaczynają się pojawiać. Do tej pory ja jeszcze nie miałem okazji jakby uchwycić tej nocy, z tego względu, że czas na PTR-ze troszeczkę inaczej mija, więc ja jeszcze tego nie zaobserwowałem, natomiast postaram się oczywiście to nagrać. Natomiast dla was przygotowane są screenshoty pokazujące porównania, jak wygląda ta noc na patchu 6.1 oraz na patchu 6.2. No i co możemy zauważyć? No rzeczywiście coś tutaj się dzieje. Zdecydowanie trzeba przyznać, że troszeczkę ciemniejsze jest całe otoczenie. I noc w World of Warcraft wyglądała do tej pory na takiej zasadzie, że ta noc to było tylko leciutko, tak tyciutko ściemniony teren i inny skybox. Natomiast teraz możemy zobaczyć, że rzeczywiście ta cała, bardziej skybox się nie zmienia, natomiast zmienia się styl oświetlenia ziemi całej, gór i tego typu sprawy w momencie, gdy jest właśnie noc. I można zobaczyć głównie chyba w The Barrens można to najbardziej zobaczyć, że tam właśnie ten teren jest zdecydowanie przyciemniony. Czy to utrudni nawigację? Nie sądzę. Jedyne, co jest tam zrobione, to właśnie tylko i wyłącznie przyciemniony teren. To nie jest tak, że ciemno jest, wiecie, wszystkie elementy są jakieś tam ciemniejsze, czy ogólnie jest jakoś tak ciemno, tylko przyciemniony jest ten teren. Jak to wygląda? No, moim zdaniem całkiem fajnie. No, nie jest źle. Lepsze jest to, niż właśnie, niż ten efekt, który aktualnie mieliśmy, czyli wiecie, tranzycja między dniem a nocą nie różniła się prawie w ogóle. Choć mógłbym troszeczkę tutaj poprosić o nieco większe przytłumienie tej nocy, znaczy wywołanie, znaczy ten efekt, żeby był nieco bardziej, wiecie, no żeby ta noc wyglądała bardziej jak noc, choć i tak jest całkiem fajnie. No to co mówiłem, troszeczkę bardziej przyciemnione jest wszystko, no i chyba więcej nie ma sensu się wypowiadać na ten temat. Zobaczymy jak to będzie się jeszcze rozwijać. Patch 6.2 jeszcze nie wyszedł. Na 100% jeszcze prowadzone są prace właśnie nad tą nocą. Choć ja jestem zadowolony. Tutaj jeszcze tak spoglądam sobie na Darnassus, które również troszeczkę pociemniało. No mówię, dużo się jakoś, szczerze mówiąc, nie zmienia, ale jest jakoś tak fajnie. Jakoś jest tak okej całkiem. No dobra, w takim razie ja się z wami, tak jak już mówiłem, żegnam. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Czy się cieszycie, że noc wraca? Czy powinni troszeczkę bardziej tą noc polepszyć, pociemnić? Czy cieszycie się z tego, co jest aktualnie? Moim zdaniem jest całkiem spoko. Leciutko tyci można byłoby troszeczkę przyciemnić wszystko, no ale w sumie jest okej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, cześć.